W Gminnym Ośrodku Kultury w Łączce odbyło się spotkanie z Szymonem Wróblem, autorem książki Zawieszeni, o zaginionych i ludziach, którzy ich szukają. W książce została opisana również historia zaginionej Ani Jałowiczor z Simoradza. Życie absolutnie to przerasta, zaskakuje. Myślę, że Państwa tak samo jak mnie nieraz zaskoczyło, ale te historie pokazują to w sposób dobitny. I chyba nie ma recepty. Można w zasadzie po zaginięciu kierować się tym, co tam w tej książce jest napisane pod koniec. Co trzeba zrobić, czyli nie czekać 48 godzin, powiedzieć jak najwięcej rzeczy policji. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.